Kurde, bo wiecie co, zapomniałem zegarka. Kurde, nie wiem, czy jeszcze godziny policyjnej nie ma. Ty, przecież, która? Ty powiedz, że ja do gówno wdepłem. Nie, to runo leśne mi się do najeczków przykleiło. Moi drodzy, Waldek z tej strony. Kogo witam, kogo złoszczę. Chciałem wyjść na spacer, ale pod wpływem emocji musiałem troszeczkę wcześniej wyjść. Ja z rana po prostu jak wstaję, mam dobry humor, wiecie? A ten taki ta kicia w domu. Jak rano wstaję, to chyba potrzebuję więcej spokoju. No i moi drodzy, grunt to się dogadać. Dogadywać się, jak się dogadujecie, jak to wszystko funkcjonuje, no widzicie sami. Można wyjść na spacer. No. Moi drodzy, narzekamy na tą pandemię, tak? Na godziny policyjne. Na... Ja, gościu... To trzeba mieć szczęście, bliźniaki. Gościu z pracy akurat. Z busa mojego. Często widzę. Ostatnio miał całą twarz tu przejechaną czymś. Też ma pewnie nerwowego kotka w domu. Nie wierzę, żeby gdzieś się w bójkę wdał. No gdzie tu? W Niemczech? Tu na Bawarii jedyne, czym oni się biją, to preclem i Weisswurstem na Oktoberfest. Tak, tak, to zapomnijcie. Gdzie? Tu żeby wyłapać, to trzeba mieć naprawdę pecha. Moi drodzy, narzekamy na tą pandemię, na to wszystko, co się dzieje. Moi drodzy, nie. Tu nie ma na co narzekać. Ja wam powiem, godziny policyjne. Że to jest tylko plus dla tego społeczeństwa tu. Jedzie kumpel do pracy samochodem. Obława na moście. Zatrzymują każdy samochód. Proszę wylegitymować się, gdzie pan jedzie. Zero prawo jazdów, nic. Nie musicie mieć w dzisiejszych czasach nawet prawka, żeby jeździć autem. Gdzie pan jedzie? On wyciąga plakietkę. Mówi, że jedzie na nockę do BMW. A, mój drogi, kochany obywatelu, życzymy szerokiej drogi. Kijże był po chyba 6, jak mi się chwalił, w browarach. Szyby to miał tak zamglone, że co chwilę ręką przecierał. Z gęby to przecież mu tak jechało, że tu nawet alkomatu nie trzeba wyciągać. Ale oni tylko chcieli wiedzieć, gdzie on jedzie. Moi drodzy, to są czasy, na które długo czekaliśmy. Porządek, który zaistniał, jest tylko i wyłącznie na nasz plus. Nie bądźcie źli. Druga sprawa, 21. Wprowadzają godzinę policyjną. Do godziny 5 rana. No właśnie, Waldek, do 5 rana. Patrz, jak jest jasno, jest zima. Było niemożliwe, żeby ona jeszcze trwała. Zapomniałem, że mam telefon. Wystarczyło na zegarek tu popatrzeć. Ogólnie to wyszedłem do sklepu, żeby po bułeczki i sławki oddać, które zakupiłem niedawno. Nie wiem, co za debil wymyślił te słuchawki na Bluetooth, ale powiem wam, to nie dla mnie. Jak mi kabel nie wisi, to nie wiem, że je mam. Ktoś mówi, no przecież muzyka leci, to słyszysz. Chłopie, mi całe życie gra. Gdzie bym nie był, no stop mi coś gra. Jak mi humor dobry, jak to mi humor dobry pogrywa. Jak to mnie w domu grają. Jak to mi gdzieś tam w pracy gra. Cały czas gra. Skąd mam wiedzieć, że ja mam na tych uszach? Już moment tak się przyzwyczaiłem, że siedziałem w busie, zakładałem maseczkę, położyłem sobie tą sławkę jedną na stoliczek. Tam takie są, z siedzonka wysuwane. Drugą miałem w uchu, poszłem i co? Musiałem przez cały bus znowu biec, z powrotem mówię, kurwa, jakoś tak dziwnie. Piszę Dolby Surround. Surround, nie? I jakoś na jedno ucho słyszę, ty. No i zapomniałem ją, no. A później jeszcze taki... Halo. Co jest?
Ale fajny Alaskan. Alaskan. Mlamut. To nie był husky. Zaraz ktoś powie, że to husky był. To nie był husky, moi drodzy. Między huskim a mamutem z Alaski jest adekwatna różnica. Ten miał nawet jedno oczko brązowe, a drugie miał takie ładne, jasne jak ja. Moi drodzy, także sami widzicie. Czasy przyszły, no coś pięknego. Na bombie można jeździć autem. Bez prawka. W łeb nie dostaniecie, bo do 21 tylko można latać. Tu na Bawarii to już jest w ogóle coś pięknego. Dzięki temu, że wprowadzili te obostrzenia całe, jedna pani dowiedziała się dzisiaj z samego rana, że mieszka kurwa na terenie Bawarii. Ja nagrywam film, nie wiem kiedy to było, wczoraj czy przedwczoraj. Wrzuciłem go na fejsa, gdzie mówię na tym filmie, że na Bawarii wprowadzono godzinę policyjną. A ona kurwa mieszka 100 km stąd, gdzie jeszcze w pizdu za nią jest Bawaria, land. A ona mi pisze, a w Nürnbergu też, wyobraźcie sobie. Ja mówię, skoro kurwa obostrzenia są wprowadzone na terenie całej Bawarii i Nürnberg do niej kurwa należy, do Nürnberga, no to halo. To chyba logiczne, tak? Moi drodzy, żyjemy w czasach ciemnoty i głupoty. Mamy frajdę z tego, jak nam Thermomix odpierdoli całą robotę. Mamy frajdę z tego, że nie musimy pedałować na rowerach. Rower, a tutaj nie, tutaj, gdzie? No e-bike, wiedziałem, że e-bike. Ludzie się tak rozleniwili, że im się kurwa nogami nawet nie chce przebierać. Jeszcze trochę, to będą te takie, bo nie wiem jak to nazwać. To co te dzieci w tych takich, no wiecie o co chodzi, to co takie zabronione teraz jest, wiecie jak no, kiedyś dziecko wchodziło w takim chodziku, nic mu się nie działo, nóżki kurwa jak talala, jak widzisz te 30-40-letnie kobiety, to przecież mają tak proste nogi, gdzie teraz dzieciom zabrania się kurwa chodzić w tych całych chodzikach na kółeczkach, bo one nogi krzywią. Przyszedł kurwa jakiś nowy ekspert, nie wiem skąd, pewnie z Azji, bo oni wszyscy tam, wiadomo, kumaci na potęgę. No i powiedział, że to dziecko nóżki krzywi. I przez to, że one w tym pierdolonym całym spacerniaku czy tym chodziku zapierdziela się po tej ziemi i od czasu do czasu gdzieś się tam nóżkę wykrzywi, przez to później mają te tak zwane X-bajny, czyli kolana im do środka schodzą. No kurwa, brawo! Brawo! Następny kurwa Eugeniusz! Moi drodzy, żyjemy naprawdę w ciężkich czasach. Musicie się zmusić do myślenia. Trzeba wprowadzić ruch, żeby to ciało cokolwiek przyswoiło. Trzeba zacząć czytać, interesować się czymkolwiek, wprowadzić jakieś hobby w życie, żeby ta bania nie myślała non stop, nie nakładała sobie myśli, których nie chcemy, bo później dzieje się jak się dzieje, wiecie o co chodzi. No i następna sprawa, którą poruszyłem na samym początku tego filmu, moi drodzy, dogadywać się. Dogadywać się. Chodź, ja cię też nagram, chodź Józek. Przejechał, patrzy na kamerkę i tak. Tyle razy próbowałem cokolwiek nagrać i nigdy mi nie wychodziło. A gościu idzie i ponad 9 minut pierdoli sam do siebie. Pozdro!